dobry. Witam serdecznie ponownie w telewizji w Polsce.pl. To jest trzecia część gorącego pytania. Co po wyborach w Niemczech? Moimi gośćmi są Olga Doleśniak-Harczuk, Gazeta Polska Codziennie, Instytut Stasica i Artur Kluczny, Fundacja Republikańska. No właśnie, rozmawialiśmy o nowym rządzie, który się tworzy w Niemczech, troszeczkę w bólach. No i pytaniu, co się wydarzy w tym czasie w Europie, skoro ten rząd będzie nieco słabszy, a w każdym razie będzie, na razie Niemcy będą zajęte samą sobą. Pan Artur mówił, że tak naprawdę Olaf Scholz i tak będzie słabszym kanclerzem niż była Angela Merkel. No dobrze, i czy to nie jest wspaniała nowina dla Polski? Słabe Niemcy to nie jest to, o czym marzymy? Może zacznę od tego, że słaby kanclerz, czy relatywnie słabszy kanclerz, nie oznacza, że Niemcy będą słabe, ponieważ mamy skłonność do utożsamiania kwalifikacji przywódcy z możliwościami państwa. Niemcy pozostaną sprawnym państwem, solidnym i bogatym i wpływowym w strukturach unijnych. W związku z czym, nawet jeśli sam urząd kanclerski nie będzie miał jeszcze wystarczającego doświadczenia, by sterować sprawami europejskimi i by objąć po Angeli Merkel przywództwo nad Europą, mówię to troszeczkę z przekąsem, to są jeszcze przecież urzędnicy oddelegowani z Niemiec do Brukseli, którzy w dużej mierze podzielają politykę niemiecką i jest powszechną, jest oczywistością, że polityka niemiecka jest utożsamiana z polityką europejską. Interesy niemieckie, największego kraju Unii Europejskiej, muszą być brane pod uwagę przez Brukselę. W związku z czym, nawet jeśli sam rząd nie będzie się upominał o realizację swoich interesów w Brukseli, struktury unijne i tak będą albo siłą inercji, albo wskutek takiej, a nie innej obsady organów unijnych, będą te interesy brać pod uwagę. Niemniej na pewno w samej polityce dojdzie do tumultu. Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ skoro jest próżnia przywództwa, to pojawiają się i konkurenci o przywództwo. I tych konkurentów jest sporo. I w moim odczuciu dla Polski akurat to nie musi być dobre zjawisko. Będzie dobre, ale w innym sensie. Jeśli będę miał czas, to chętnie powiem, co mam na myśli. Natomiast w tej chwili spodziewam się takiego wyścigu o to, kto będzie bardziej bronił wartości europejskich. No niestety, Polska stała się tutaj bardzo wdzięcznym obiektem do udowadniania, że dany kandydat na przywódcę europejskiego dba o te wartości europejskie. To jest zły moment dla nas, należy się spodziewać jeszcze większego naporu unijnej krytyki na nasz kraj. Ale pytanie, jaki będzie ten kanclerz Scholz, czy on będzie uczestniczył w tej krytyce, czy nie? No bo pani kanclerz Angela Merkel miała tą zaletę, w każdym razie na początku swojego kanclerstwa na pewno, że starała się być takim arbitrem, pośrednikiem między państwami członkowskimi, tymi mniejszymi, większymi, średnimi, jak zwał, i wypracowywania kompromisu. W końcu no, niemiecka polityka jest oparta na konsensusie, ona starała się to przenieść gdzieś tam na płaszczyznę europejską. No Olaf Scholz zdecydowanie nie jest Angelą Merkel. Czy on będzie umiał pełnić tą funkcję, czy będzie chciał przede wszystkim? I czy w związku z tym będzie atakował Polskę bardziej niż robiła to Angela Merkel? Czy dalej będzie się opierał tu na Unii Europejskiej? Czego możemy się tu spodziewać, Olga Doleśniak-Harczuk? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że faktycznie, znaczy jest tak, jak pan Artur powiedział, że Niemcy w sumie gwarantują sobie za każdym razem pewną ciągłość kadrową, a Angela Merkel zrobiła to w sposób bardzo, bardzo przemyślany. Ja przez ostatni rok obserwowałam ruchy kadrowe w różnych ministerstwach, ale też w ambasadach niemieckich na świecie. I przecież przykład Jana Heckera, który zmarł, prawda, ambasador w Chinach, z namaszczenia Angeli Merkel, człowiek, który wcześniej negocjował porozumienie dotyczące Nord Stream 2 ze Stanami Zjednoczonymi. A jeszcze wcześniej był architektem polityki migracyjnej. Wiadomo, jaka to była polityka migracyjna, ale to był ten człowiek, który zajmował się między innymi negocjacjami z Turcją. I Angela Merkel bardzo mocno forsowała go na przyszłego właśnie ambasadora w Chinach. Zmarło mu się kilka tygodni temu. Więc w pewnym sensie ten plan
nie do końca się Angeli Merkel powiódł, ale na pewno jest wiele stanowisk, na których Merkel zostawiła swój ślad. I to są ludzie, którzy będą dbali o to, żeby ta dobrze naoliwiona maszyna niemiecka, ona dalej działała, nawet w momencie bezkrólewia. Nawet teraz, kiedy... Zazwyczaj jest tak, że kiedy Niemcy wybierają rząd i kiedy to wybieranie rządu trwa długo, kiedy te rozmowy negocjacyjne przeciągają się w nieskończoność, tak jak mieliśmy to do czynienia w 2017 roku, to wszyscy myślą, że o, to teraz to Niemcy zajmują się sobą, to tutaj będzie spokój, albo nie wiem, będzie można przez coś przeforsować. A później okazuje się, że oni ze zdwojonym impetem wracają do gry i rozwalają te pionki. Mhm. Więc cokolwiek by się tutaj nie postanowiło, nie wiem, w pewnym sensie sądzę, że to jest za plecami Niemców, pod ich nieobecność, to potem i tak okazuje się jednak zupełnie inaczej. Ja bym zwróciła uwagę na to, jak partie, które mogą tworzyć przyszłą koalicję rządową w Niemczech, odnosiły się do polskich spraw przez ostatnią kadencję Bundestagu. Kto wychodził z jaką inicjatywą i kto apelował do rządu federalnego, żeby dyscyplinować Polskę na arenie unijnej? No właśnie, kto apelował? FDP, Zieloni, SPD, CDU się przyłączyło za każdym razem. Nawet broniła nas alternatywa dla Niemiec. Alternatywa dla Niemiec nas broniła w kwestii praworządności. Z drugiej strony... W kwestiach historycznych już nie. Ja pamiętam jedną z debat dotyczącą tego pomnika polskich ofiar II wojny światowej, który stanie w Berlinie, jak wiemy, prawdopodobnie pod koniec tej kadencji Bundestagu. I wypowiedź posła AfD, który powiedział: jesteście hipokrytami, bo wy tutaj popieracie budowę tego pomnika, ale Polaków strasznie krytykujecie na arenie unijnej i chcecie im odebrać suwerenność. Więc to tak wybrzmiało, że ten pan przyszedł i on nie obronił nas, jednocześnie komunikując reszcie, że AfD nie zgadza się na ten pomnik, bo to jest czysta hipokryzja. I w sumie to mnie tak nawet ujęło, ta ich retoryka. Zieloni za każdym razem, kiedy trzeba było mówić o mechanizmie praworządności, o tym, żeby uzależnić wypłatę środków unijnych od zasad przestrzegania praworządności w Polsce, no, stawało na wysokości zadania. FDP tak samo. Pan Lambsdorff na przykład, ja pamiętam jego wypowiedzi. Pamiętam tak. A dzisiaj patrzy się tylko na to, że FDP to jest partia liberalna, która tutaj nadaje na jakichś wspólnych falach z Polakami. Zapomina się o tym, że to jest też partia, która bardzo mocno staje w obronie interesów mniejszości LGBT. Ale to, czy to jest adopcja dzieci, czy to są różne rzeczy, znaczy, które... Znaczy to ma sens, no bo partia tak. Jakby liberalna z ale to nie jest siłą partia, która, z której należy się teraz nagle cieszyć i radować, że to jest partia, która wejdzie w skład koalicji nowej. I nie patrzmy może na to właśnie pod tym kątem, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, konserwatywny albo ktoś jest liberalny gospodarczo i nam to odpowiada, to już jest nasz partner do rozmowy w 100%. No nie, powinniśmy trochę zróżnicować to patrzenie. Jedyny jednak polityk, który ze wszystkich kandydatów na kanclerza, którzy prowadzili kampanię, to jedyny, który przyjechał do Polski albo w ogóle cokolwiek powiedział o Polsce, to był Armin Laschet. To tak. Był przyjazny gest, rocznica Powstania Warszawskiego, przyjechał. Oczywiście przy okazji nie musiał coś tam dodać na temat reparacji, że nie i tak dalej. Natomiast no, zauważył Polskę. No, można powiedzieć, że u Scholza to polityki zagraniczne było tyle co nic w tej kampanii. Coś tam na jakiejś konferencji Fundacji Friedricha Eberta mówił o suwerenności unijnej, o głosowaniu większościowym w Radzie Europejskim dla nas niekorzystnym. Ale poza tym jest to kartka niezapisana. Czy to oznacza, że tu możemy liczyć jakieś nowe otwarcie, czy będzie to retoryczny atak, czy będzie to polityka realna przeciwko Polsce, panie Arturze? Trudno jest... Generalnie wygląda na to, że Olaf Scholz będzie miał dużo mniej do powiedzenia w polityce zagranicznej niż Angela Merkel, która właściwie zdominowała tę politykę, bo Heiko Maas jako minister spraw zagranicznych właściwie nie istniał. I można więc zakładać, że Olaf Scholz nie będzie też wywierał jakiegoś istotnego wpływu na stosunki z Polską. Polska, tak mi się wydaje, nie będzie jakimś istotnym punktem odniesienia dla zagranicznej polityki Niemiec. Będzie pochodną ich innych priorytetów. Mamy za bardzo ponadocentryczny punkt widzenia, gdy analizujemy sytuację w Niemczech. Armin Laschet z kolei
tak, był Polsce w pewnym sensie przyjazny, być może nawet Polsce życzliwy. Pewnie jako kanclerz odbiłoby się to na sposobie kształtowania relacji z Polską, natomiast nie wpływałoby to w zasadniczy sposób na realizację interesów niemieckich. Sentymenty na bok, kiedy się rządzi. Natomiast nawet jeśli Olaf Scholz jako kanclerz będzie miał mniejszy wpływ na politykę zagraniczną, to nie może to, nie musi to oznaczać, że będzie więcej spokoju w relacjach polsko-niemieckich. Znaczy relacji polsko-niemieckich w ogóle nie ma obecnie. Znaczy pani kanclerz przeczekała pierwszą kadencję PiS-u, po czym przystąpiła do przeczekania drugiej kadencji PiS-u. I teraz jest pytanie, czy oni zamierzają dalej tak robić, czy rzeczywiście, no Dietmar Nitan tu się wypowiada, Dietmar Nitan jest z SPD i on jakby jest tą politykiem tej partii, który się zajmuje tymi relacjami z Polską bezpośrednio, a mówi, że nie, że oczywiście, że będzie, pozostaniemy ważnymi partnerami, tylko my słyszymy to cały czas, że pozostaniemy ważnymi partnerami, że co konkretnego w ogóle może dla nas tego nowego rządu, dla tych relacji polsko-niemieckich wynikać? Pani redaktor, właściwych w sensie bezpośrednich, bilateralnych relacji polsko-niemieckich nie ma, ponieważ Niemcy realizowali do tej pory te nasze dobrą sąsiedztwo mimochodem, załatwiając interesy z Rosją, zaprowadzając porządki na Ukrainie, próbując przejąć inicjatywę właśnie w inicjatywie Trójmorza. Jesteśmy tylko dodatkowym czynnikiem w ich szerszej grze geopolitycznej. Niemcy mają już dużo większe ambicje niż za czasów Angeli Merkel. Republika Bońska była krajem wycofanym, powściągliwym. Angela Merkel przeprowadziła Niemcy z Bonn do Berlina, ale to jest w moim odczuciu nadal okres przejściowy. I w tym okresie przejściowym dochodziło dopiero do definiowania interesów, jakie Niemcy mają na arenie międzynarodowej. Polska jest niestety przedmiotem, pobocznym przedmiotem ich uwagi i dlatego... Rozumiem, ale to mamy jeszcze 2 minuty. Tak. Olga Doleśniak, 2 minuty. Ja mam wrażenie, że to była taka polityka jakaś reaktywna, że za każdym razem, kiedy tutaj w Polsce na przykład debata o reparacjach się pojawiała przy różnych okazjach, przy okazji różnych na przykład rocznic związanych z naszą wspólną historią, to wtedy Berlin mówił, nie, reparacji nie będzie, koniec. Za każdym razem był ten sam komunikat, to już jest nawet zabawne. Czy Heiko Maas przybył do Polski z wizytą oficjalną, czy to był Peter Altmaier wcześniej, no to zawsze ten sam komunikat. I druga kwestia, praworządność, czyli z jednej strony Niemcy, które w swoim własnym parlamencie apelowały do rządu federalnego, żeby tych Polaków dyscyplinować w kwestiach praworządności, z drugiej strony Angela Merkel, która przyjeżdża z ostatnią wizytą pożegnalną i mówi, że ona będzie tutaj mediować, że tutaj trzeba rozmawiać. Ja mam czasem wrażenie, że Niemcy same obracają się w sferze jakiejś takiej schizofrenicznej, że to jest z jednej strony próba dyscyplinowania wszystkich dookoła, a tego dzikiego regionu w sposób szczególny, a z drugiej strony takie w sumie kreowanie się na tego mediatora i na tego wiecznego nauczyciela. I znaczy, to chyba to jest teatrzyk dla naiwnych, że prawda tutaj... Teatrzyk dla naiwnych też trzeba omówić, trzeba przeanalizować, żeby wiedzieć, czego się wystrzegać na przyszłość. No to prawda, no, tym optymistycznym akcentem musimy kończyć nasz program. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom, Artur Kluczny, Olga Doleśniak-Karczuk. Dziękuję oraz państwu, że byliście z nami i oczywiście zachęcam do tego, żebyście państwo z nami pozostali.